takie osobiste wspomnienia, sposób, które myślę, że jeszcze bardziej inspirują, jeszcze Luna bardziej miało zachęcają już dawno nie być. Niż jakiś film czy zdjęcia oglądane w mediach. Czy mają już Państwo trzeci rok, więc już może jakiś odzew, już ktoś może się zainspirował Państwa slajdowiskami i podróżnikami, którzy tutaj przychodzą? Wydaje nam się, że publiczność mamy przynajmniej taki trzon dość stały już od tych kilku lat, natomiast co roku przychodzi dużo, cieszymy się młodych ludzi i ja, dla mnie taką największą radością jest to, kiedy po pokazie do autora danego tematu, danego spotkania podchodzi mnóstwo ludzi i po prostu zadaje mu pytania. Tak miało miejsce w zeszłym tygodniu. Kamila Kieler opowiadała wspaniale o zimowej podróży rowerowej do Yukonu, do północnych rubieży Kanady na pogranicze z Alaską, więc takie miejsce no niedostępne dla ludzi. Wydawałoby się, że nikt nie przyjdzie, nikt nie chce pojechać. Natomiast była oblepiona wianuszkiem ludzi i każdy się pytał, jak tam rzeczywiście zimą jest. No właśnie, które pokazy cieszą się największą popularnością? Te, można powiedzieć, łatwiej dostępne miejsca, do których może ktoś marzy, żeby pojechać, a trochę się boi, czy jednak właśnie takie bardzo ekstremalne? Naszym zadaniem jest pokazywanie wszystkiego. Nie skupiamy się na typowych destynacjach wakacyjnych, nie skupiamy się na czymś ekstremalnym, chcemy pokazać bardzo różnorodnie wszystko, ale rzeczywiście zauważyliśmy, że te miejsca, te rejony tak bardziej namacalne, takie może bliższe, realniejsze do zorganizowania samotnie, są chyba częściej u nas, znaczy mają większą publiczność mimo wszystko, aczkolwiek to nie znaczy, że na tych ekstremalnych, na przykład pamiętam w zeszłym roku wspaniały pokaz z Konga, podróż samotna przez lasy równikowe, też cieszyła się sporym odzewem i to jest zawsze te ponad 100 osób na widowni. Jak Państwo dobierają te podróże i podróżników? Czy to są wyselekcjonowani z wielu? To wygląda w ten sposób, że my sami sporo podróżujemy, robimy zdjęcia, organizujemy pokazy, będąc sam bardzo często autorami, więc dokładnie mniej więcej wiemy, co widz oczekuje. I sporo osób się do nas zgłasza, że chciałaby takie slajdy pokazać. Natomiast rzeczywiście trzeba przejść dość skrupulatną selekcję. My zawsze taki pokaz musimy wcześniej zobaczyć, żeby po prostu ta prawie pełna sala w kinie Luna zawsze była zadowolona. Czyli trzeba jednak przejść casting. Może tak bym tego nie nazwał, ale w pewnym sensie musimy się poznać z prelegentem. To oznacza, że jest co zobaczyć, jak już Państwo wybrali, jak już Państwo wyselekcjonowali, to warto się tu pojawić. No myślę, że tak, bo któryś rok z rzędu i sporo osób przychodzi, więc mimo wszystko cieszy się to popularnością. W tym roku gdzie pojedziemy razem ze slajdowiskiem? Najbliższy pokaz mamy 20 października i to będzie też tak trochę, można powiedzieć, ekstremalnie, bo rejony no, na pewno nie reklamowane w biurach podróży, mianowicie Piotrek Chorzela opowie nam o Sudanie Południowym, ale nasz program jest niesłychanie bogaty, bo mamy i Amerykę Południową w kilku odsłonach, i Azję, i Wysoką Azję, i wspinaczki górskie, i nurkowanie, i spotkanie z fotografem zawodowym i tak dalej, więc myślę, że każdy sobie coś znajdzie. Myślę, że warto zajrzeć na naszą stronę internetową www.slajdypodróżnicze.pl i tam dosyć szeroki program jest zawarty. Do zobaczenia w kinie Luna co czwartek o godzinie 19. O spotkaniach z podróżnikami mówił Marcin Szymczak, organizator slajdów podróżniczych InMundo. Na tym kończymy naszą podróż, podróż do kolorowego, pełnego przyjaznych ludzi Meksyku. Oczywiście w przyszłym tygodniu również spakujemy plecak i pojedziemy w świat. Świat po ludzku. A za dzisiaj dziękuję. Paulina Kozioł. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Za minutę północ i wiadomości w Polskim Radiu 24, tuż po nich program nocny. Ja już za dziś Państwu dziękuję. Jeszcze polecam naszą stronę polskieradio24.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie audycje, profil na Facebooku, jak zawsze Polskie Radio 24. Mateusz Drozd, kłaniam się nisko, dobrej nocy, do usłyszenia jutro. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan oraz Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. O tych państwach rozmawiam z moimi gośćmi w niedzielę o 10.15 w Polskim Radiu 24. Magazyn 7 Dni Wschód to najważniejsze wydarzenia w krajach byłego Związku Radzieckiego. To rozmowy o ich stosunkach z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej. Zapraszam w niedzielę o 10.15 do Polskiego Radia 24. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Jest północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam.
Od dziś korekta rozkładu jazdy na kolei to ostatnia zmiana w rozkładzie w tym roku. Wymuszają ją prace remontowe prowadzone na szlakach kolejowych. Pasażerowie muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Do 10 grudnia zostanie ograniczony ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Pasażerów będą wozić wynajęte autobusy. Jak mówił Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, zmiany dotyczą także mieszkańców Wielkopolski. 10 grudnia zaplanowaliśmy zmiany w nocnych połączeniach między stolicą Wielkopolski a Wrocławiem. Tam pociągi Intercity pojadą trasą zmienioną przez Ostrów Wielkopolski, ale tym również warto wcześniej sprawdzić w rozkładzie jazdy, jak te pociągi będą kursowały. Kolejarze kontynuują pracę na odcinku z Włocławka do Aleksandrowa Kujawskiego. Pociągi mają wytyczone odjazdy. Jeszcze większe utrudnienia czekają pasażerów w przyszłym roku. Na wielu szlakach rozpoczną się remonty, a co za tym idzie, ograniczony będzie ruch pociągów. Innymi trasy między Warszawą a Lublinem i tam również będą przeprowadzane częściowe wstrzymania ruchu pociągów na kilku odcinkach, a zatem tam będą kursowały autobusy, natomiast pociągi dalekobieżne między Warszawą a Lublinem będą kursowały linią zmienioną przez Łuków i Parczew. Kolejarze rozpoczną też remont lokalnej linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Unieruchomiony będzie też odcinek centralnej magistrali kolejowej, która jest elementem trasy z Warszawy do Katowic i do Krakowa. Zakończyła się ewakuacja pensjonariuszy ośrodka opieki w Podkaliskiej w Wolnicy. 4 osoby nie wyraziły zgody na przeniesienie do innych placówek i napisały oświadczenie, że chcą pozostać w ośrodku w Wolnicy. Wczoraj wojewoda Wielkopolski zdecydował o zamknięciu placówki ze względu na fatalne warunki sanitarne i brak opieki medycznej. Ośrodek był filią placówki w Zgierzu, która nie miała pozwoleń na funkcjonowanie. Prokuratura nadal szuka właściciela ośrodku, który od kilku dni jest nieuchwytny. Radio Maria, katolicki głos w Twoim zakończone domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz, mój, rozpoczęliśmy nowy dzień, jest to niedziela, 16 dzień października. Dodał jednak, że to 29 niedziela zwykła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Że była zgoda w sprawie pewnych możliwości, jakie mogą doprowadzić do zawieszenia broni spotkanie, modlitwą. Różnice zdań dotyczą jednak tego, jak to uzyskać. Ojczyznę. Szef amerykańskiej Boże rządcy i Panie narodów z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej. My Tobie zawsze wierna, chwały przynosiła imieniowi Twojemu, a Syny Swej Jadłaku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowicemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Zaślij Ducha Świętego na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twoim ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nie rozmawiając z dziennikarzami. Ukraiński wywiad ostrzega, że Rosja może powtórzyć zestrzelenie Boeinga. Zdaniem przedstawicieli ukraińskiej armii, Rosjanie prowadzą nad Morzem Czarnym manewry zagrażające bezpieczeństwu cywilnych lotów. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Główny Urząd Wywiadu przy Siłach Zbrojnych Ukrainy informuje, że rosyjskie wojsko na okupowanym Półwyspie Krymskim prowadziło niebezpieczne manewry. Miały one polegać na namierzeniu i pożerowanym zniszczeniu obiektów nad basenem Morza Czarnego. W rosyjskich manewrach miały brać udział wielozadaniowe samoloty bojowe Su-30 i przeciwlotnicze kompleksy rakietowe. Takie działania prowadzone w przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym, zdaniem ukraińskiego wywiadu, stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego transportu lotniczego i grożą powtórzeniem tragedii malezyjskiego Boeinga 777. Pod koniec września Międzynarodowa Komisja powołana do zbadania przyczyn katastrofy malezyjskiego Boeinga z lipca 2014 roku ustaliła, że samolot był zestrzelony z rosyjskiej wyrzutni rakiet Buk z terenu zajętego przez separatystów. Później zaś wyrzutnia wróciła do Federacji Rosyjskiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, temperatura minimalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie Polski, 3 w centrum do 7 na południowym zachodzie. W niedzielę temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 7 do 9 stopni na południowym zachodzie, południu i na wschodzie, na wschodnim wybrzeżu od 10 do 12 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy. Kurier, jak jest dzisiaj ksiądz Artur Aleksiejewicz.
Maksiejuk, prowadzący prawosławne poradnictwo duszpasterskopsychologiczne przy parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Skąd pomysł na takie poradnictwo? Jak w ogóle się to zaczęło? Na początku warto byłoby wiedzieć, że powstało owo poradnictwo z błogosławieństwa jego eminencji metropolity warszawskiego i Polski Sawy. Eminencja był bardzo otwarty na mój pomysł, bardzo mi w tym pomógł. A powstało dlatego, ponieważ czułem taką potrzebę serca i potrzebę chwili. Zauważałem wielu ludzi, którzy poszukują tego typu pomocy. Wielu ludzi się do mnie zgłaszało. I pomyślałam, że być może warto byłoby coś takiego założyć, rozpocząć taką działalność, oczywiście przy parafii, ściśle związaną z moją działalnością też wykładową, ponieważ oprócz tego, że prowadzę poradnictwo, to jestem też wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w seminarium. Ksiądz ma więc dużo zajęć, jest ksiądz człowiekiem zajętym, a mimo to potrzeba serca, jak ksiądz powiedział. No dobrze, ale brzmi to bardzo poważnie, poradnia psychologiczna. Ksiądz ma takie kwalifikacje. Poradnictwo nazywa się duszpastersko-psychologiczne, a więc przede wszystkim jest to kwestia duszpasterstwa, pomocy duchowej, za którą oczywiście idzie też pomoc psychologiczna. Jeśli chodzi o kwalifikacje, tak, mam takie kwalifikacje, ukończyłem bowiem studium poradnictwa, które jest organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, było to studium dwuletnie. Odbyłem szereg kursów, które przygotowują do tego typu pracy z ludźmi, że czuję się przygotowany. Od jak dawna działa to miejsce? Inauguracja była w 2014 roku, dokładnie w święto Zwiastowania, 25 marca, ale warto byłoby tu przypomnieć, że jest to naturalna kontynuacja tego, co już od dawna robię w sposób taki, bym powiedział, duszpasterski. Już od kilku lat działa w internecie pogotowie duszpasterskie, które prowadzę. Oczywiście jest to pogotowie duszpasterskie mailowe. Dostaję bardzo dużo maili i tak też zrodził się pomysł, że być może warto byłoby się nie tylko za pośrednictwem internetu spotykać się z ludźmi już twarzą w twarz, żeby im lepiej pomóc, lepiej świadczyć tą pomoc. Czy ja dobrze myślę, że takimi głównymi adresatami księdza są kapłani? Też. Również kapłani, ale zazwyczaj są to ludzie świeccy. Jeśli chodzi o taką statystykę, kto zwraca się o taką pomoc, są to ludzie świeccy, zazwyczaj ludzie wierzący, ale też zdarzają się ludzie, którzy poszukują Boga i chcą porozmawiać z kapłanem na ten temat. Borykają się z różnymi trudnościami, które ja określam jako trudności duchowe. Przychodzą tutaj, aby porozmawiać i wtedy w trakcie rozmowy bardzo wiele, że tak powiem, wychodzi. Oczywiście wtedy, kiedy nie czuję się na siłach, bo to jest ważne, aby podkreślić, aby udźwignąć ciężar na przykład zaburzeń psychicznych, którymi przecież nie zajmuję się, to kieruję takiego człowieka do psychologa albo też do lekarza. Współpracuję z psychologiem, współpracuję z lekarzem. Także to nie jest tak, że moja działalność tylko jest tylko wyłącznie zwyrwana jakby i roszczę sobie prawo do ogarnięcia całego spektrum ludzkiego doświadczenia i cielesnego, i psychicznego, ale oczywiście wychodząc z perspektywy duchowej, również takie spektrum mam na względzie i staram się tutaj też tych ludzi odpowiednio pokierować. Czy podobnie jest z tą działalnością księdza internetową? Bo internet to jest takie medium, które zapewnia więcej anonimowości, można się schować, nie widać, można może zapytać o rzeczy takie bardziej trudne niż w spotkaniu twarzą w twarz. Z pewnością tak, bardzo wiele otrzymuję maili anonimowych. Podejrzewam, że również piszą do mnie księża, ponieważ to jest widoczne z ich stylu, z stylu, w jakim piszą, o problemach, jakich piszą. Oczywiście ja nikogo nie pytam o imię i nazwisko, o wyznanie, o pochodzenie, o jego historię życiową. To wychodzi samo przez się. Tak o tych księżach pomyślałem, bo skoro duszpasterstwo działa tutaj przy parafii, prowadzi je kapłan, pomyślałem sobie, dlaczego kapłani mieliby nie mieć takich problemów? Przecież są normalni ludźmi, jak wszyscy. No i gdzie mają się udać? Tak, ja oczywiście jestem otwarty, ale środowisko kapłańskie jest, jeśli można zdiagnozować to w taki osobisty dosyć sposób, jest bardzo hermetyczne. Bardzo rzadko otwiera się na współkapłanów, tych, którzy znają. Zresztą zasadą poradnictwa jest, że raczej ci, którzy taką działalność uprawiają, nie przyjmują tych, których znają albo z którymi się przyjaźnią. Zachodzi tutaj konflikt interesów. Natomiast jeśli oczywiście kapłańsko porozmawiać o jakichś kłopotach, takie rzeczy się zdarzają, ale to już jakby poza gabinetem raczej
raczej w luźnej rozmowie. Ile czasu zabiera księdzu działalność tutaj? Bo to trzeba godzić jeszcze właśnie z wykładami na akademii. Ja tak naprawdę działam z potrzeby chwili. Zgłaszają się do mnie ludzie, umawiam się wtedy, kiedy im jest to wygodnie. Oczywiście dla mnie też musi to pasować. Staram się tutaj być jak najczęściej. Nie wyznaczam sobie stałych dyżurów, ponieważ jest to niemożliwe, aby móc tutaj jakby zmusić człowieka do tego, aby dopasował się w danej chwili do danego terminu, który jest przeze mnie tutaj jako dyżur ustanawiany. Więc raczej czekam na telefony, umawiam się indywidualnie, często też dosyć późno, czasami wcześniej. Tego nie sposób jest ogarnąć. Czy w Kościele Prawosławnym w Polsce to, co ksiądz robi, jest wyjątkowe? Jest ksiądz jedyny? Z punktu widzenia profesjonalnego przygotowania tak. Natomiast jest jeszcze ksiądz, który zajmuje się taką działalnością w Białymstoku. Współpracujemy ze sobą. Natomiast tego, co wiadomo, jest to jedyne poradnictwo w Polsce prawosławne. Ludzie borykają się z różnymi problemami, chcą bardzo często usłyszeć głos kapłana. Często dziwią się nawet, że jestem prawosławny. Piszą do kapłana. Ja od razu oczywiście informuję, że jestem kapłanem prawosławnym. I czasami rzeczywiście ludzie wtedy przestają pisać, ale czasami wchodzą w dialog. I ten dialog też jest dla mnie bardzo pouczający, ponieważ wtedy mam okazję zaobserwowania i partycypacji w wrażliwości ludzkiej ludzi, którzy niekoniecznie są z tradycji, z której ja pochodzę. A czy to działa? Czy ksiądz może powiedzieć, że to był dobry pomysł, że to trafiło? Myślę, że tak. Chcę wierzyć, że tak. Aczkolwiek obserwuję, że ludzie czasami odczuwają dyskomfort w kontakcie z kapłanem. Szczególnie dzisiaj. Ludzie coraz częściej mają problemy z wiarą jako taką. A więc pojawienie się w miejscu, gdzie działa kapłan, gdzie pomocy udziela kapłan, wiąże się z przełamywaniem wielkich barier, wielką odwagą. Ja za każdym razem podkreślam, że to poradnictwo, zarówno internetowe, jak i te tutaj interpersonalne, które tutaj uprawiam, one jest skierowane do wszystkich ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Tym niemniej praca człowieka, który zwraca się o pomoc, polega między innymi na tym, żeby ten człowiek jakoś odnalazł sobie odwagę, aby móc zadzwonić, umówić się, napisać maila i przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda.